Siema, siema. Tu wasz ulubiony, gąbką czesany armat półkierowca. Dzisiaj mamy 24 lutego. Środa już, czy czwartek? Środa chyba. Chyba środa, nie jestem pewien. I dzisiaj jedziemy, jak widzicie, solóweczką, mercedesikiem. Jedziemy na Tarnów. Rzadko mi się zdarzają takie ekstremalne trasy. Tarczkę już włożyłem. Zresztą rzadko. Nie zdarzały mi się do tej pory, więc teraz mamy niepowtarzalną okazję przejechać się Mercedesem do Tarnowa. No, po ostatniej trasie do Gliwic tablet mi siadł. Nie wiem, skończyło się ładowanie, nie chce się ładować. Więc musiałem wymyślić na szybko. Znaczy wiadomo, trasa jest prosta. Jadę teraz na Kielce, z Kielc tam na Morawica, na Busko-Zdrój, później Pacanów, Dąbrowa Tarnowska i tam dokładnie do Lisiej Góry do Lidla. Trasa jest prosta, aczkolwiek zawsze lubię mieć coś pod ręką. No wiadomo, taki półkierowca jak ja, no to musi się wspomagać elektroniką, no bo przecież bez tego nie da rady, no przecież kurczę, cisza. Także w tym na dzisiejszą trasę zainstalowałem sobie na drugim, że tak powiem, zapasowym telefonie, zainstalowałem sobie Road Lords, taką nawigację. Opinie ma nawet niezłe, szczerze mówiąc lepsze niż iGo. A jak będzie, sprawdzimy. No, pokazuje mi tutaj tak, że 4 godziny 17 minut do dojazdu. Ile nam wyjdzie, zobaczymy. Jest godzina dokładnie 5 po 8, więc zobaczymy, ile nam wyjdzie. No i co? Ja już rozgrzany, gotowy, papiery odebrane. Ruszamy w trasę. Tak jeszcze informacyjnie. Na pace 12 palet, nic na fresha, wszystko na chłodnie. I na Lidlu jeszcze też nie byłem, nie wiem jak tam się to rozładowuje, gdzie. Coś tu nie jeździł tak blisko. Gdzie, więc zobaczymy. Dojechałem na miejsce, jest godzina 5 po 12,
Także zmieściłem się, no 4 godzinki dojazdu. Idziemy, stanąłem pod rampą, idę się zorientować, jak tam to wygląda z tym rozładunkiem. Pani mi w okienku pod rampą pierwszą, tam gdzie miałem podjechać, oddała papiery, pokazała karteczkę, bo pewnie mikrofon nie działa, żeby stanąć gdzieś przy rampie od 19 do 26. Więc stanąłem pod rampą 22. I idę zobaczyć, jak to wygląda. Mam nadzieję, że szybko pójdzie i będziemy szybko wracać. I teraz muszę jeszcze podjechać po palety. Znowu na drugą stronę tam pojechać. Rampy od 130 do 134. Tam na tych rampach odbieram palety, pakuję się i zjeżdżam. Obiegówkę pewnie oddaję przy wyjeździe. Także jedziemy tam. Załadowałem palety. Nawet nie zamknąłem jeszcze paki, najpierw podjadę na dyżurkę tam im pokazać, zdać papiery i jedziemy do domu. A mamy godzinę 13:20. No i jeszcze po drodze jakaś przerwa na siusiu czy coś. Będziemy jechać. No, stanąłem jeszcze na szybkie siku. I zaraz tu praktycznie jak się wyjeżdża z magazynu w Lidla w Tarnowie, tutaj zaraz po prawej stronie jest Orlen. A sobie stanąłem, pójdę sobie do sklepiku coś do picia jeszcze oprócz wody. Coś do picia wziąć. I wracamy do domu. 4 godziny, no 4 godziny schodzi takiej jazdy. Powiem wam jeszcze tak, na tym telefonie zainstalowałem właśnie, jak wam mówiłem wcześniej, zainstalowałem coś mi tu trąbi. Road Lord, Lord Road, czy coś takiego, tą nawigację. I no nie wiem, może to ja tam w ustawieniach jeszcze tam nie porobiłem, ale no na razie ta nawigacja się, jak tylko zjechałem z trasy, bo jechałem znaną mi drogą do Kielc i od Kielc praktycznie kierunkowskazy w stronę Tarnowa są non-stop, więc nawet nie potrzeba nawigacji, tylko wystarczy spojrzeć, żeby wiedzieć, gdzie trzeba, którędy trzeba pojechać. A jak tylko zjechałem z trasy wyznaczonej przez tą nawigację, to nie szukało nowej trasy, nie pokazywało mi nowej trasy. Praktycznie nic się nie działo. Zostanęło, pokazywało mi tylko, w którym miejscu jadę i żadnej trasy, żadnego nic. Na koniec tylko ją wykorzystałem na dojazd do samego magazynu, bo nie wiedziałem dokładnie, gdzie jest, ale to mi pokazało. Ale ogólnie jako nawigacja, nie wiem, pogrzebę jeszcze później w tych ustawieniach i tak dalej, zobaczę, ale na razie to ta nawigacja z się. Zresztą darmowa, no to zobaczymy. Dobra, będę ruszał za niedługo, na razie idę do sklepiku. Let's be friends, you only need what's best for you and not them. Don't pretend. Now I don't wanna lose sleep thinking about everything we could be. Let's just see. Silver screens, believing everything we come to see. Go outside, it feels so good. We're loving and hating and making scenes. Now we just see everything we believe. We just see everything. No, na tym skończymy naszą wyprawę, bo właśnie wjeżdżam już na ulicę Miast Partnerskich w Piotrkowie, czyli praktycznie dojeżdżam już do bazy. Droga bardzo fajna, piękna pogoda dzisiaj, słoneczko ładnie świeciło, droga spokojna. Tak, ja mam, na magazynie miałem samo chłodniej, bez fresza, więc też w miarę szybko poszło,
Sypko też mogło wyjść. Poszło w miarę fajnie. Przejechać przez Przygłów. Przejechać przez Przygłów i Uszczyn tutaj, czyli Poniatów, udało mi się fajnie. W tamtą stronę jest już kodek taki, że masakra. No to jak mówiłem wcześniej, nawigacja, na której jechałem tamtą stronę, czyli Lord Road, czy Road Lord, coś takiego, nie zdała egzaminu zupełnie dla mnie, aczkolwiek tutaj mówiłem, pogrzebę jeszcze tam w ustawieniach i zobaczymy. A tymczasem kończymy tą trasę i Socior jakoś poszedł, sprawił się Mercedesik bardzo dobrze, aczkolwiek ze względu na swój już spory wiek, siedzenie jest tak wygniecione, że ja pierdzielę. Pneumat działa, ale jest strasznie twarde i tyłek potrafi boleć już, bo nie patrzę, 4 godziny w jedną stronę zeszło mniej więcej podobnie. Przez Kielce przejeżdżałem, no to przez Kielce byłem w godzinach szczytu. Mogłem wcześniej skręcić na Kęciny, ale nie zrobiłem tego. Następnym razem. Ale udało się, moim zdaniem, wyjazd dzisiejszy bardzo udany. Dostawa bez zwrotów, palety tylko zostawiam na magazynie i już. I wracam do domu. A jeszcze tak wspomnę odnośnie tego, ile tam jeszcze będę, bo dzisiaj jest środa. Ja do niedzieli. Środa mamy dzisiaj 24, tak? Ja do końca miesiąca, do niedzieli mam jeszcze urlop, więc może coś tam jeszcze pojeżdżę. Później już wracam, jak to wiadomo, pół kierowca, jak ja mam swoją pracę stałą. Jazda ciężarówkami jest tylko moją pracą dorywczą. I od poniedziałku przyszłego wracam już do swojej pracy. No na pewno też będę gdzieś tam jeździł, ale no już nie tak często. Czyli wracam do pracy, kończy mi się urlop. A jak dalej będzie? Zobaczymy. Jeśli Wam się podobają moje filmy, będę wdzięczny za łapkę w górę. Jeszcze bardziej za subskrypcję z dzwoneczkiem. A tymczasem zjeżdżamy do bazy. No i co? Do następnego!